dobry Państwu. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Wszystkich tych, którzy przyszli po raz kolejny do nas. Witam mieszkańców dumnego, pięknego i niepokornego Gdańska. Dzisiaj... Nie tylko Gdańska. Wiemy, że są ludzie z Bydgoszczy, z Elbląga, z Wrocławia. Są też ludzie z Warszawy. Wszystkich Was serdecznie witamy. Witamy również tych, którzy po raz pierwszy przyszli na manifestację zorganizowaną przez Komitet Obrony Demokracji. Tych, którzy nie do końca zgadzają się z naszymi ideami. Witamy ich wszystkich bardzo gorąco. Zapraszamy. Chodźcie z nami! 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 Drodzy Państwo! Drodzy Państwo, zanim zaczniemy część najbardziej uroczystą, obowiązkiem moim jest poinformowanie Państwa o kilku sprawach administracyjno-organizacyjnych. Pierwsza rzecz. Zapraszamy wszystkich Państwa do składania podpisów pod obywatelskim projektem dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego. Znajdziecie Państwo naszych wolontariuszy, oni są w takich kamizelkach i ich możecie spytać o to, do kogo udać się celem złożenia podpisu. Zapraszamy również wszystkich Państwa do wsparcia Komitetu Obrony Demokracji swoją niewielkim wsparciem finansowym. Wśród Państwa są również kwestorzy, którzy zbierają fundusze na to, żebyśmy mogli tutaj manifestować w tym miejscu, w takim otoczeniu. Podkreślam jeszcze raz, zbieramy na takie wydarzenia sami, nikt nam nie daje. Żaden Solosz, żaden Petru. Sprawa najważniejsza, powitałem już naszych oponentów, drodzy Państwo, jeżeli wystąpią incydenty, nie dajcie się sprowokować. Wiemy, że wśród nas są wszyscy o wielkich, ogromnych sercach, nie wszyscy boją się je od razu otworzyć. Zapraszamy wszystkich, żeby je otworzyli, ale nie dajcie się sprowokować, bądźcie czujni, nie krzyczcie, zawołajcie naszych ludzi, oni chętnie pomogą, chętnie wytłumaczą. Drodzy Państwo, wszystkie nasze manifestacje w Gdańsku i w Polsce zaczynały się od odśpiewania hymnu. Tym razem nie będzie inaczej. Zapraszam wszystkich Państwa do odśpiewania hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Przejdzie Martę, będzie Polakami, dał nam przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za twoim przewodem złączył się z narodem. Bardzo pięknie Państwu dziękuję. Drodzy Państwo, z największą przyjemnością chciałbym zaprosić do zabrania głosu Radomira Szumeldę, tego dżentelmena, który stoi obok mnie, najważniejszą osobę obok Mariusza Kijowskiego w Komitecie Organizacji Komitetu Obrony Demokracji. Zapraszam. Brawo! Brawo! Witam wszystkich Pomorzan. Witam Polki i Polaków z całej Polski. Mamy taką tradycję, rozpoczynamy hymnem Polski, kończymy nasze spotkania Odą do Radości, hymnem Unii Europejskiej, ale chcę Państwu zaproponować
nową tradycję, aby po hymnie narodowym przypomnieć sobie preambułę Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Preambułę przeczytał dla nas i nagrał człowiek z marmuru, człowiek z żelaza, Jerzy Radziwiłłowicz. Poproszę. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny. Odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski. Wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa, oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Spotykamy się w miejscu szczególnym nie tylko dla Gdańska, ale dla całej wolnej Polski. Spotykamy się dzisiaj wokół człowieka, który dla nas był, jest i pozostanie bohaterem. Przypomnijmy sobie przez moment atmosferę i sierpnia 80 roku i tamtych czasów. Wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe.
Polaków. A następne prawa ustanowimy już niedługo. Dlatego też naprawdę możemy się cieszyć, możemy z tego, że zrobiliśmy, nawet ja sobie nie zdaję sprawy, jaką wielką robotę. I dlatego też, ponieważ jestem pod tym szoku, ja myślałem, że jeszcze to trwa ze dwa tygodnie. Ja się nastawiałam, mówiąc szczerze, dlatego mam trochę formy, dlatego że nastawiałam się na dłuższą walkę, to jest lepiej. Pierwszy etap wygrany, ale drugi dużo cięższy. Oj, ciężki, ja się bardzo zadowolę. Na pewno będą potknięcia, na pewno będzie ktoś chciał nas trochę wyprowadzić w manowce. Taka jest prawda. Ale my się nie damy, bo wszyscy bierzemy odpowiedzialność. Nie ja sam, ale wszyscy razem to jest siła, to jest moc i my to zrobimy. Mamy już swoją prasę. Solidarność będzie naszym pismem, które będzie się samo bez żadnych cenzur ukazywała. Będziemy pisali to, co chcemy. Mamy wreszcie dla naszych chorych, ludzi, którzy nie mogą do kościoła iść w niedzielę, że się święto. Pewna zaklepana od następnej soboty. A to nie słyszeliśmy, mamy na piśmie, ja mam tu. Wszyscy wychodzą, bo ja się inaczej nie zgodził. No nie. To właśnie panowie. Obywatelki i obywatele Rzeczypospolitej Polski, my Polki i Polacy, mieszkańcy tego miasta i całego kraju przyszliśmy tutaj z potrzeby naszych serc. Przyszliśmy tutaj dla Ciebie, Lechu. To tu w Gdańsku wszystko się zaczęło. W mieście wolności, w mieście solidarności, w mieście Lecha Wałęsy. Przyszliśmy, żeby powiedzieć, jesteśmy z Tobą! Tak, tak! Lech Wałęsa! 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 Przyszliśmy, żeby powiedzieć, dziękujemy! Dziękujemy za wolną Polskę, dziękujemy za bezkrwawą transformację. Dziękujemy za Polskę, w której nie ma sowieckich czołgów. Za Polskę, w której możemy się rozwijać, budować przyszłość kolejnych pokoleń. Za Polskę w Unii Europejskiej, bez granic z drutów kolczastych. Za Polskę, która sama decyduje o swoich sojuszach. Dziękujemy! 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 Aby to wszystko się wydarzyło wtedy, w latach 80. potrzebowaliśmy zwycięstwa. I to ty, Lechu, jesteś symbolem tego zwycięstwa. Lechu, 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 Lech Wałęsa! Lech Wałęsa!
zabiją symbolu, nie zabiją żadne teczki, nie zabiją żadne zamówienia polityczne, nie zabiją. Ani żadni ludzie rządni władzy, którzy dzisiaj niszczą i dzielą, zamiast budować i łączyć. Szanowny Lechu, szanowny panie prezydencie, jesteśmy różni. Mamy różne poglądy i bywało po 1989 roku, że nie było nam czasem razem po drodze. Ale każdy z nas tu obecnych wie, ile znaczysz dla współczesnej historii Polski. Każdy z nas wie, że to nie jakiś inny Lech, tylko właśnie Lech Wałęsa obalił w Polsce komunizm. Lech Wałęsa, za którym poszedł naród! Lech Wałęsa! 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 Próbuje nam się dzisiaj powiedzieć, że historię można napisać na nowo. Nie! Tej historii nie da się napisać na nowo, my to wiemy. Dzisiaj wielu z nas ma poczucie, że demokracja jest zagrożona, że niszczy się demokratyczne państwo prawa, że łamie się konstytucję. Ale nie tylko to, niszczy się wspólnotę społeczną, segregując ją na gorsze i lepsze sorty. Niszczy się poszczególnych ludzi, tak jak próbuje się zniszczyć Lecha Wałęsę. Tych wartości, szacunku dla ludzi, wolności, równości i demokracji będziemy bronić twardo, tu w Gdańsku i w całej Polsce. Dokładnie tak, w tej walce znów musimy być solidarni, znów musimy być niepodzielni, znów musimy być wspólnotą. I na koniec chciałbym przywołać pewne słowa, które w moim przekonaniu są jednymi z najpiękniej definiujących wspólnotowość. Te słowa padły tu, w Gdańsku, w 1987 roku z ust wielkiego przyjaciela Lecha Wałęsy. Solidarność to znaczy jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię niesione razem, we wspólnocie, a więc nigdy jeden przeciw drugiemu, jedni przeciw drugim. Jan Paweł II. Dziękuję bardzo. Brawo! Na koniec mam prośbę do państwa. Gdzieś wśród nas stoi pani Danuta Wałęsowa. Jak odnajdziecie, przyprowadźcie ją tutaj do nas. Danuta! Witam również Anię Domińską z domu Wałęsa. Ania Domińska Wałęsa z mężem. Szanowni państwo, przypadł mi jeszcze w udziale zaszczyt odczytania listu przesłanego do nas przez prezydenta miasta Gdańska, pana Pawła Adamowicza. Do wyborów prezydenckich w roku 1995 Lech Wałęsa szedł z hasłem: kandydatów jest wielu, Lech Wałęsa tylko jeden. Przewodniczący Komitetu Noblowskiego powiedział: jest wielu laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, ale Lech Wałęsa jest tylko jeden. Lechowi Wałęsie, przywódcy Wielkiej Solidarności, człowiekowi, który zmienił oblicze Polski i Europy, winni jesteśmy wdzięczność i szacunek. Nie oddamy Lecha i nie oddamy Polski! Nie oddamy! 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 Nie oddamy!
Szanowni Państwo, na scenę chciałbym zaprosić wielkiego człowieka, wspaniałego aktora, wielkiego gdańszczanina. Drodzy Państwo, dla nas specjalnie pan Jerzy Kiszkis. Witajcie, kochani, kochani komuniści, złodzieje, zdrajcy, donosiciele, targowiczanie, rowerzyści, wegetarianie, futerkowcy, jak was jeszcze zwać, najgorszy sorcie, witajcie. Podobały się wam te imiona, którymi tak szczodrze chrzci nas najlepszy z Polaków, prezes Polski, najwyższego sortu człowiek. Dziękujemy mu za to, dziękujemy panu prezesowi. Dziękujemy mu za, myślę, że musimy podziękować za jeszcze jedną rzecz, o której chyba nie myślał, organizując wspólnie z ojcem dyrektorem z Torunia marsze pod hasłem Obudź się Polsko. I oto Polska się obudziła, panie prezesie, patrz pan! Pan, obudziła się Polska, stanęła na nogi i otwiera oczy ze zdumienia. Patrzy, co się dzieje. Panie prezesie, nie może się napatrzeć, co pan i pańska partia robicie. Nie może na waszą zachłanność, na ten potworny, nieludzki apetyt, który każe wam wyrywać kolejne kawałki Polski, pożerać, niczym smog wawelski. I ciągle wam mało. Mało było trybunału, mało mediów, mało służb tajnych, widnych, dwupłciowych, mało służb cywilnych, wojskowych. Mało. Mało sięgacie już do ziemi. Słyszę, że macki idą w kierunku Puszczy Białowieskiej. Ale już szczytem absurdu, który udało się wam osiągnąć jak do tej pory, to jest zamach na stadninę koni. A właściwie na dwie stadniny, bo na Janów Podlaski i na Michałów. I cóż te konie wam winne? Na miły Bóg, no chyba tylko to, że są Arabami. No i pewno mogą być nośnikami nie tylko wirusów, ale gorzej pierwotniaków. A wirusów to też do jakiejś dżumy czy innej cholery. No i trzeba im zaszczepić jakąś porządną kroplówkę pisowską. Albo zastrzyk jakiś, który by postawił te konie na nogi, bo przecież to musi być koń polski, koń narodowy. Trojański, bo też, tylko oby z tego nie wyszedł koń Przewalskiego. I tak się zastanawiam, kogo jeszcze pan prezes zrobi w konia. Zwłaszcza, że wczoraj to chyba nie był dobry dzień dla pana prezesa i dla PiS-u. Te tysiące, które wyległy na ulicy Warszawy i ta wiadomość, która przyszła z Komisji Weneckiej, no nie jest to dobra wiadomość. I pewno zwróciliście państwo uwagę, jaka była reakcja na pierwsze reakcje na te przecieki z Komisji Weneckiej. To
dokładnie takie, jak miesiąc temu słyszeliśmy z ust pani premier na forum Parlamentu Europejskiego. Na pytanie bardzo proste, jednoznaczne, jednego z eurodeputowanych byłego premiera Belgii, pana Verhofstadta, czy państwo zgodzą się, czy państwo przyjmą opinię Komisji Weneckiej, tak czy nie? Pamiętacie państwo, jak wykrętna była odpowiedź? Będziemy rozważać, przyjrzymy się, zastanowimy i dokładnie wczoraj, jak usłyszałem z kilku ust pisowskich, te same słowa. Ja nie wiem, czy oni mają jedną broszurkę z instrukcją, że mają powtarzać. No nie wiem, no tak to wygląda. I proszę państwa, te konie to w ogóle nie mają szczęścia, bo już komuniści też mieli poważny z nimi zgryz. We wczorajszym wywiadzie zwolniony, dymisjonowany dyrektor stadniny w Michałowie powiedział, że przywołując jeszcze pamięć Gomułki, że nie podobały się one, bo były zbyt pańskie. Trudno to było znieść komunistom, przekładając to słowo pańskie na język pisowski, pewno moglibyśmy powiedzieć, że są zbyt salonowe, bo przecież ani to do pługa, ani do orki, ani do dobryczki też nie bardzo. No to co z nimi robić? Jeszcze jak towarzysz Wiesław Gomułka kiedyś mówił, że to owiec jeszcze pożerają, który trzeba przerabiać na płatki owsiane, które powinny jeść dzieci, robotników i chłopów. No więc tak, proszę państwa, ale wracając do wątku głównego dzisiejszego naszego spotkania. Przeżyliśmy ten miniony tydzień tygodniem. Przepłynęła przez Polskę brudna, mętna rzeka. I chciałbym powiedzieć państwu o dwóch faktach, które może mniej spektakularne niż te, które najbardziej się nam wszystkim rzucały w oczy, ale mną, powiedziałbym, wstrząsnęły najbardziej, głęboko mnie poruszyły. Jeden to był moment, kiedy widziałem w telewizji wypowiedź człowieka, który, jak słyszałem, jest kreowany prawie na autorytet moralny PiS-u. Autor tych słów, które pewno długo będziemy pamiętać, że naród jest ponad prawem. I ten człowiek na pytanie, co sądzi o tych teczkach Wałęsy, odpowiada słowa, które no, zatkały mi dech w piersiach. On mówi, jak sądzę, chrześcijanin, bo mówił, powołując się na Pana Boga, że stało się wielkie dobro. Pan Bóg przemówił w radzie. No i co trzeba mieć w głowie, co w umyśle, żeby teczki słane z zagrobu przez Oberpolizmajstra nazywać łaską Pana Boga. Przywołał jeszcze zdanie znane skądinąd bardzo wśród ludzi wierzących, że Pan Bóg pisze prosto po liniach krzywych. Mój Boże, pomyślałem sobie, to tak ma wyglądać chrześcijaństwo? To takie są słowa płynące z ust brata o drugim bracie? Strasznie to było przykre. Ale drugi fakt, który zadziałał w zupełnie odwrotnym kierunku, który dodał mi otuchy i chcę państwu przywołać kilka zdań z tekstu, który się ukazał w środowym wydaniu Gazety Wyborczej. Autorem tego tekstu, i to też jest bardzo znamienne i bardzo ważne, ja oczywiście nie przyswoiłem sobie na pamięć tego całego, więc pozwolą państwo, że parę zdań z tego tekstu przeczytam, bo wydaje mi się on bardzo ważny i odsyłam was do tego środowego wydania Gazety Wyborczej. Autorem jest ksiądz Sławomir Szczepaniak. Między innymi to są wyjęte zdania z artykułu. Nie wiem, co Wałęsa podpisał, a czego nie podpisał. Jest to zupełnie nieistotne z punktu widzenia historii. Brawo! Tak!
wiem, że w tamtych czasach nie można było lekceważyć władzy. Przeciwnie, trzeba było uśpić jej czujność, zyskać jej przychylność. Taką zresztą strategię podjął kardynał Wyszyński, podpisując z władzą komunistyczną tak zwane małe porozumienie. I wielu krzyczało wtedy: prymas jest zdrajcą. Dla mnie jednak w tamtych czasach było jasne, że wszystkie obietnice, podpisy składane pod groźbą, bez zamiaru wypełnienia ich, nie miały żadnej wartości moralnej. Były jedynie bezwartościowym świstkiem w papieru. Dziwi mnie, że żaden hierarcha Kościoła nie powie tego publicznie. I to w roku miłosierdzia. Panowie, źle się bawicie. Jesteśmy tylko ludźmi. I każdy z nas ma chwile słabości, które nie mogą przekreślić ani podważyć dzieła naszego życia. I jeszcze parę zdań. Jeśli zatem, pisze dalej ksiądz Szczepaniak, urzędnicy dzisiejszej władzy, którzy mają usta pełne poparcia dla Kościoła, choć sami nie są zdolni do przekazania znaku pokoju, patrz prezes, przyznając 26 milionów dyrektorowi. Jeżeli zatem urzędnicy dzisiejszej władzy chcieliby rzeczywiście postąpić ewangelicznie, to po skonfiskowaniu teczek winni zaprosić pana Lecha Wałęsę do IPN-u i poinformować go w cztery oczy o tych dokumentach, prosząc o przedstawienie okoliczności tych przesłuchań. Jeśli by pan Wałęsa odrzucał, w czambuł te dokumenty należałoby mu przedstawić naocznych świadków. Jeśli nadal odmawiałby współpracy, wtedy można byłoby to było opublikować w internecie. Ale Ewangelia nie liczy się dla Prawa i Sprawiedliwości. W momencie nieobecności oskarżonego, gdy nie może się bronić, zrzuca się na jego głowę wszelkie nagromadzone, nie do końca wiadomo jak, teczki, by go zniszczyć. I to, panowie, nazywacie sprawiedliwością? Tyle ksiądz Sławomir Szczepaniak, za którego słowa gorąco dziękuję. Słowa modlitwy, którą niezależnie od tego, czy wierzymy, czy nie, warto powtarzać, ponieważ jesteśmy tak rozdarci, tak skłóceni, że ktoś powinien podjąć próbę tego klejenia. Padło tutaj pytanie, gdzie jest Kościół? Właśnie, pytam też. A tekst brzmi tak na koniec. Co postanowisz, Panie, niech się ziści i niech się wola Twoja stanie, ale broni nas od nienawiści i od pogardy. Chroni nas, Panie. Dziękuję panu Jerzemu Kiszkisowi i pragnę zaprosić na scenę gościa specjalnego. Jest z nami pani Danuta Wałęsa. Przywitajmy gorąco! Serdecznie i szczerze się przyznam, że nie myślałam, że ja jeszcze będę
musiała, bo faktycznie musiała wystąpić przed takim tłumem, choć jest mi bardzo miło i serdecznie dziękuję. Brawo! Serdecznie dziękuję w imieniu mojego męża i serdecznie Państwa pozdrawiam i on bardzo dziękuje za poparcie. Przyleciał ze Stanów i po prostu trochę jest zmęczony, a po drugie mówi tak szczerze, że on jeszcze poczeka, że jak będzie jeszcze większa grupa, to on na pewno przyjdzie. Moi kochani, ja to faktycznie przyszłam tutaj, żeby zamanifestować swój sprzeciw względem tego rządu i względem tego małego człowieczka, który stoi za tymi, których tam wybrał i nawet się nie wychyli, bo się boi, bo on się bał i w stanie wojennym nie internowali go, zamknął się w czterech ścianach z kotem, a teraz boi się na innych. Pokrzyczymy, ale władzy na ulicy nie zdobędziemy, ani jej nie obalimy. My musimy się po prostu organizować. My nie możemy w tej chwili liczyć na Kościół, choć to przykre i smutne, choć biskup Głódź mówi, żeby Wałęsa przeprosił, ale za co ma Wałęsa przepraszać? Moi kochani, żeby Wałęsa nie rozmawiał z komunistami, to by nic nie osiągnął, nie bylibyśmy tutaj, nie wiadomo, jakby się wszystko potoczyło. Także Bogu dzięki, że on rozmawiał z komunistami, ale ja mogę gwarantować, że on nikogo nie skrzywdził, nikogo nie zdradził, nikogo nie sprzedał i nie brał żadnych pieniędzy. Dziękujemy! Prawdą jest też, że Kościół by mógł dużo powiedzieć księża czy biskupi, którzy byli w tamtym czasie, ale Kościół osiągnął swoje. Wałęsa wywalczył msze święte w radio i telewizja i wiele rzeczy Kościół ma. Teraz dostał pieniądze i Kościół, mój Boże, powinien być z narodem. Zakonnik powinien być w ubóstwie, bo przysięga ubóstwo. A ten zakonnik w Toruniu to nie jest zakonnik, to jest biznesmen. Żeby nie trwała ta katastrofa, bo ja faktycznie jestem troszeczkę taka rozdarta, że mnie przyszło teraz, że stoją dziennikarze pod domem, czy robią mi zdjęcia, jak gdzieś wychodzę. Jest to dla mnie tak po prostu czasy komunistyczne. Ja, Platforma może robiła źle, bo nie powiemy, że robiła dobrze. Może zapomnieli się w pewnym momencie, dla społeczeństwa nie robili, ale ja czułam się wtedy bezpieczna. Ja teraz się czuję zniewolona. Ja się boję każdego dnia. I moim marzeniem jest, żeby Polska odzyskała wolność, demokrację. I żeby Polacy mogli stanowić o sobie, żeby nie było im narzucane, że oni muszą pracować do 67. Niech pracują do 60, a później jak chcą, niech pracują. A jak nie chcą, to niech żyją z tego, co mają, ale niech nie pracują. Dajmy wolność ludziom.
Daj mi wybór wolny. Jak to, żeby komuś narzucać, że to ma zrobić czy tamto. Rząd jest po to, żeby służył społeczeństwu, nie pewnej grupie, nie jakimś wybranym ludziom. Nie żeby jest pani premier, pan prezydent, a rządzi sobie z tyłu jakiś malutki i podejmuje decyzje, a oni wykonują. Nie pozwolimy na to i będziemy się gromadzić i będziemy dążyć do tego, żeby ich po prostu odprowadzić. Pozdrawiam wszystkich, serdecznie dziękuję za poparcie i dziękuję w imieniu męża. Wszystkiego dobrego! Dziękujemy. Drodzy Państwo, ja na scenie witam już Kasię. Kasia jest z najmłodszej części KOD-u. Przed Państwem ci najmłodsi. Ci, którzy kiedyś zajmą nasze miejsca i oni będą patrzyli na ręce każdej władzy, nie tylko PiS-owskiej. Brawo! Witajcie! To jest moje pierwsze przemówienie, więc wybaczcie moją tremę. Mam dopiero 25 lat. Ze mną stoją ludzie, którzy są młodsi ode mnie, którzy są w moim wieku i którzy przyszli tutaj, ponieważ wierzą w ideały, które Lech Wałęsa wyznawał, które nam przekazał. I za tymi ideałami właśnie my dzisiaj stoimy. I my chcemy, aby inni młodzi ludzie również za nami poszli. Wyjdźcie z internetu, wyjdźcie z domu. Proszę. Brawo! Chodźcie z nami! 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 Bardzo się cieszę, ponieważ z manifestacji na manifestację, z wiecu na wiec, widzę coraz więcej młodych osób, coraz więcej młodych twarzy. Walczcie, proszę, wychodźcie razem z nami, ponieważ to jest nasza przyszłość i to dla nas, dla naszego pokolenia, które nie zna i nie pamięta tych strasznych czasów, w którym przyszło żyć poprzednim pokoleniom. To te poprzednie pokolenia dla nas walczyły. Pokażmy naszą wdzięczność. Pokażmy to, że nie tylko oni mogą walczyć, my też możemy walczyć w tych ciężkich czasach, ponieważ to nastały dla nas ciężkie czasy. I nie możemy się zamykać. Nie możemy. Nie ma na to naszej zgody, żebyśmy siedzieli tylko i wyłącznie w internecie i nic innego nie potrafili sobą reprezentować. Że patriotyzm jest zawłaszczany, bo on został zawłaszczony przez jedną tylko partię polityczną. Patriotyzm jest piękną, cudowną rzeczą, z której powinniśmy być dumni. Dlaczego nie potrafimy tego pokazać? Młodzi ludzie, chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Lech Wałęsa nie jest dla nas tylko osobą z telewizji. Jest dla nas autorytetem, jest dla nas postacią historyczną, dzięki której możemy stać tutaj i możemy przemawiać, możemy wyrazić swoje zdanie bez żadnego strachu, że kiedy wrócimy do domu, ktoś do nas zapuka i powie, że zastraszy naszą rodzinę, że będziemy musieli coś podpisywać. Nie rozumiem tego, nigdy tego nie zrozumiem, ale wiem, że tak było. I wiem, że młodzi ludzie powinni też to sobie uświadomić, że dzięki takim osobom jak Lech Wałęsa, przede wszystkim dzięki Lechowi Wałęsie, możemy tutaj stać, możemy wyrazić swoją opinię i możemy wyrazić swoją opinię na internecie. Młodzi ludzie żyją w internecie. Wyjdźcie stamtąd i tą opinię, którą tam przekazujecie, pokażcie na ulicy. Bez względu na to, jaka by była, bo to jest właśnie wolność słowa. Brawo! Reprezentuję młodych działaczy KOD. Zapraszam osoby
które byłyby chętne do wspomożenia nas, ponieważ zawsze nam będzie brakowało młodych osób z ideałami. Zostańmy idealistami. Widzicie tę przyszłość? Widzicie? O, to oni będą patrzeć. To im już teraz dziękujemy, że jest to, że są z nami. Drodzy Państwo, a teraz zapraszam na scenę, w zasadzie już jest, działaczkę społeczną naszego regionu i posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Drodzy Państwo, przed Państwem pani Ewa Litter, zapraszam. Witam serdecznie. Ja pamiętam te czasy, proszę Państwa. Ja pamiętam, byłam dzieckiem, a potem nastolatką. Zostałam wychowana w kulcie Solidarności. Nie zobaczycie Państwo tego znaczka, ale ja trzymam w ręku takie miniaturowe zdjęcie Lecha Wałęsy, 3 na 5 mm, przyklejone na małej szpilce. Ten znaczek mój tato nosił w klapie przez wiele lat. Od po śmierci taty ja to noszę w portfelu. Na tym zdjęciu już nigdy nie będzie nikt inny, tylko Lech Wałęsa z napisem Nobel. Tak jest, brawo. Brawo! Solidarność dała Polsce wolność i poczucie swobody i mogliśmy wreszcie oddychać pełną piersią. Symbolem tej wolności był, jest i zawsze będzie Lech Wałęsa, człowiek, który złamał system. Dziś władza dąży do ograniczenia tej wolności. Wprowadza przepisy, które ograniczają prawo do wolności, prawa jednostki i prawa obywatelskie. Władza dąży do tego, by tę legendę wspólnej walki milionów ludzi z systemem zniszczyć. Musimy przeciwstawić się łamaniu zasad państwa prawa. Musimy przypomnieć sobie ideały Solidarności. Polska, tak jak wtedy, potrzebuje dzisiaj naszego solidarnego sprzeciwu. My, naród, mówimy tej złej zmianie nie. Václav Havel powiedział coś takiego. Nie wystarczy wpatrywać się w schody. Trzeba na te schody wchodzić. Zachęcam was, żebyście z odwagą wchodzili na schody demokracji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, gość kolejny. Mamy gości. Brawo dla gości. A oprócz tych miłych gości, drodzy Państwo, przed Państwem człowiek z Torunia. Ale jeszcze nie ten, jeszcze nie ten, ale pracujemy nad tym. Przed Państwem z Torunia, Lubomski. Dzień dobry. Nasza pierwsza wycieczka do Gdańska, świadoma wycieczka z moimi córkami, które są bliźniaczkami. W snach nawet nie myślałem, że ta pierwsza podróż będzie miała taki cel jak dzisiejsze spotkanie. Przyjechałem z piosenką. To są dzwonki wieczne, które wieszamy sobie w domach, przed domami. One nas chronią przed złą energią. Zaśpiewam Państwu piosenkę, korzystając z tych dzwonków, które nie są instrumentem, są dzwonkami po prostu. Niedorozwinięty jestem, mam tylko jedną twarz dla ludzi. Niedorozwinięty jestem, bo mi przybywa ciągle złudzeń. Niedorozwinięty jestem,
tym kupuję kłamstwa jak gazety. Niedorozwinięty jestem, nie umiem sobie sam zaprzeczyć. Niedokształtowany jestem i nie mam formy ostatecznej. Niedokształtowany jestem, bo ulepiony własnoręcznie. Niedokształtowany jestem i edukację mam niepełną. Niedokształtowany jestem, skończeni głowią się nade mną. Dziecinnie śmieje się i płacze, na szybie mam klonowy znaczek. W szuflady żadne się nie mieszczę, a moje skrzydła rosną jeszcze. Niedopasowany jestem, jak piasek zgrzytam w każdych trybach. Niedopasowany jestem, mam inną normę, inny wymiar. Niedopasowany jestem, bo szukam prawdy na manowcach. Niedopasowany jestem i taki długo chcę pozostać. Dziecinnie śmieje się i płacze, na szybie mam klonowy znaczek. W szuflady żadne się nie mieszczę, a moje skrzydła rosną jeszcze. Przed nami jeszcze jest mnóstwo gości. Ja zapraszam na scenę już panią Elę Jachlewską i panią Teresę Zabrze, które były tutaj w latach 80. Zapraszam. Ja, Teresa na pewno była tutaj w latach 80. Ja chodziłam wtedy do szkoły podstawowej i wsłuchiwałam się w relacje mojego taty ze Stoczni Komuny Paryskiej, co tam się działo. To, co dzisiaj chciałam powiedzieć, że ja jako Polka, obywatelka, Europejka chcę żyć w Polsce tolerancyjnej i demokratycznej. Chcę, aby prawa człowieka, a tym samym kobiet, były należycie respektowane. Żaden z dotychczasowych rządów nie pochyli się wystarczająco nad naszymi problemami. Obecny rząd wręcz chce nasz ciężko i mozolnie wywalczone prawa nam odebrać. Odbiera nam wolność do decydowania o własnym ciele i wmawia nam, że rząd wie lepiej, co jest dla nas dobre. Rząd wie lepiej, jak ma być pisana historia Polski, kto ma być bohaterem, a kto zdrajcą. Rząd, który dzieli Polaków i Polki, mówi, kto nie jest z nami, jest przeciw nam. Niczym smok ogniem, PiS zieje mową nienawiści. Po kolei oczernia wszystkie autorytety, które mogłyby poprowadzić społeczeństwo przeciwko bezprawiu i niesprawiedliwości. Nie pozwólmy na to. Dzisiejsza manifestacja to nie tylko poparcie dla Lecha Wałęsy. To poparcie dla całego ruchu demokratycznego, którzy tworzyli zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Kobiety, o których nie możemy zapomnieć. Kobiety, dla których musi znaleźć się miejsce na kartach historii współczesnej. Pamiętajmy o Alinie Pinkowskiej, Annie Walentynowicz, Maryli Płońskiej, Henryce Krzywonos i wielu, wielu innym kobietom. Za tydzień 5 marca o godzinie 15 w tym samym miejscu odbędzie się Trójmiejska Manifa pod hasłem Solidarność Kobiet. Bo jest rok 2016. Bądźcie z nami. Idziemy. Ja tylko powiem, że stanęłam za strajkującymi w sierpniu 1980 roku
za strajkującymi byłam w stoczni razem z nimi. Stanęłam za niekwestionowanym przywódcą strajków, Lechem Wałęsą. Stałam później, wspomagając go w jego walce i w jego pracy. I nie mogę się po prostu opanować, kiedy słyszę, jak się szarga, opluwa jego imię, bo opluwa się całą naszą sprawę, całą naszą wolność i nasz naród, naszą Polskę. Zrobiło się trochę chłodno, ale wiem, że wszyscy lubią skakać, prawda? Kto nie skacze, ten? Zapisy! My tu nie możemy skakać! Wczoraj Warszawa ponad 100 tysięcy ludzi, dzisiaj Gdańsk 20-30 tysięcy. Pamiętacie to hasło? Gdańsk, Warszawa, wspólna sprawa! 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 Dzień dobry, Gdańsk! Witamy! Jako ofiara kaczyzmu przyjechałem do was z Warszawy. Trzy lata mieliśmy tych panów w ratuszu miejskim, kiedy jako burmistrz miałem możliwość podpisywania listów protestacyjnych i nic poza tym, bo sprzątaczka była upoważniona do wydawania decyzji administracyjnych. Jako jedyny niepisowski burmistrz w stolicy. Panie prezydencie Lechu, przyjaciel to ten, który przychodzi, jak wszyscy opluli i odeszli. Zobacz, ile nas jest! Wczoraj w Warszawie, dzisiaj w Gdańsku, a za chwilę w całej Polsce. Są nas miliony! Obudź się, Polsko! Pamiętam w latach 80. jako młode pachole i student Uniwersytetu Warszawskiego. Jak dostawałem pałom, to nigdy nie krzyczeliśmy nic innego jak Lech Wałęsa. Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Nie Lech Kaczyński i inne Jaworskie, Sasiny i inne pomioty. Ich wtedy nie było. Ich wtedy nie było. Panie prezydencie! Dzisiaj nikt nie pamięta, jak nazywał się szambelan króla Stanisława Augusta. Za 100 lat nikt nie będzie pamiętał, kto był premierem z broszką, ale wszyscy będą wiedzieli, że żył i wywalczył nam wolność Lech Wałęsa. To nazwisko przejdzie do historii na wieki. Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Od Władywostoku po Buenos Aires nikt nie powie, że Polska to nie jest Jan Paweł II i Lech Wałęsa. To znak firmowy jak Coca-Cola.
Można ją nie lubić, ale wszyscy ją znają. Wszyscy dzisiaj możemy być opluci, bo Lech Wałęsa to my. Tak samo jak dzisiaj poniewierają stojącą za mną Henię Krzywonos. Nic im to nie da. Nic im to nie da, bo to są ludzie, którzy mają swoje miejsce w historii Polski. Amen. Przywołano ciebie, Henryka Krzywonos! Witam was wszystkich i powiem wam, co w tej chwili czuję. Słuchajcie, jestem w 80 roku. Tak dużo nas było wtedy tutaj. My, naród, mówił Lechu. Pamiętajcie, to my żeśmy dokładali do tego ręce. To my wygraliśmy naszą wolność, którą nam teraz jakiś kurdupel chce zabrać. Kochani, pamiętajcie o tym, że tą wolność wygraliśmy, ale był Lech Wałęsa, który był naszym przywódcą i tego nikt nie zmieni. Ja go poznałam w 80 roku. Pamiętam, jaki był. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wtedy żartowaliśmy. Żartowaliśmy, ale w bardzo pozytywny sposób. Pamiętacie, kiedy przyjechała do nas ekipa rządząca i która chciała koniecznie nas wykiwać? Nie daliśmy się. Nie daliśmy się. Te główne decyzje podnosi, jakby podtrzymywał Lechu. Nie wiem, czy pamiętacie, tu jest dużo twarzy. Ja wiem, że byliście tutaj albo tam z nami. Bez was byśmy nie wygrali. Ale pamiętacie, kiedy prosili nas tylko o parafkę? Obejrzyjcie listy, kiedy Lechu mówi, parafować to możemy kiedy indziej. Teraz zróbmy to i to i to. Bez tego nie byłoby niczego. Nie pamiętam Lecha, bo nie mogłam go pamiętać 70 roku. W 70 roku miałam 17 lat. Tu, kiedy przyjechałam, byłam trochę starsza, mądrzejsza, ale dzięki takim ludziom jak Lechu, Bogdan Borusewicz, Andrzej Gwiazda, który dzisiaj pluje na nas, ale plując na nas, pluje również na siebie. Przecież jak mówi, że komuniści to wygrali, przepraszam was bardzo, kim on w takim razie jest? Pomiotem komunistycznym. Mówię to po raz pierwszy. Powiedziałam kiedyś, że nie powiem nic złego o moich kolegach, ale moi koledzy kłamią. I dlaczego kłamią? Zaraz wam wytłumaczę i dam na to dowód. Czy pamiętacie, że był okres, kiedy Gwiazdozbiór, do którego ja również należałam wtedy, startował w wyborach? Tak. Startowali w wyborach. Polacy im nie uwierzyli, nie zawierzyli. Nie zdobyli nawet 5%. Dzisiaj mają pretensje, że zostali opuszczeni. To jest ich wina. Był okres czasu, kiedy prezydentem został Lech Wałęsa, zapraszał ich do siebie, a oni nie przyjęli tego zaproszenia. Ja nie wiem, o czym oni wtedy myśleli, że zwojują cokolwiek, że zrobią. Czy pamiętacie wtedy, kiedy Wałęsa został prezydentem i zaprosił swoich kolegów, bliźniaków do współpracy? Kiedy zaprosił Wyszkowskiego do pracy, pięknie z nim pracowali i brali pieniądze za pracę. Kiedy ich wyrzucił, okazało się, że jest Bolkiem. Jak to jest łatwo? Ale chcę wam wytłumaczyć, w jakiej sytuacji znalazł się Lech Wałęsa. Czy, nie wiem, czy oglądaliście w telewizji, ale w 2010 roku,
kiedy zarzuciłam kłamstwo Kaczyńskiemu, okazało się, że jestem łamistrajkiem. Przedtem byłam super kobietą, każdy klepał mnie po plecach i mówił: cudownie, Henia. W 2010 roku przeszłam wszystkie możliwe kolumnie z ich strony, wszystkie sprawy. Wtedy również pan Henryk Jankowski, który tutaj opowiada różne rzeczy, kłaniał się mi z daleka. Dzisiaj mówi, że to... Przepraszam, Jagielski, dobrze. Pan Henryk Jagielski wtedy mówił, jaka jestem cudowna. Dzisiaj kłamie. Pan też. Tam słyszę człowieka, który się awanturuje. Pamiętajcie o tym, że dzisiaj możemy zniszczyć każdego. Za komuny mówiono, daj mi człowieka, a paragraf na niego znajdę. Dzisiaj, proszę państwa, robimy to samo. Co robi pan Kaczyński? Ja nie powiem prezes, bo on nie jest moim prezesem. Nie chciałabym mieć takiego prezesa. Wtedy, kiedy mu pasuje, żeby cokolwiek zmienić w Polsce, żeby nam dopitolić, jak ja to mówię, wtedy znajduje ludzi, żeby ich oskarżyć, zrobić cokolwiek. Nie wiem, czy uwierzycie, ale pani jest taka czarnulka Nowoczesnej, która się nazywa Kamila... Gasiuch-Pichowicz. Gasiuch-Pichowicz. Ta panienka dostaje takie listy, że szmato to jest kulturalnie. Tacy jesteśmy, takimi jesteśmy katolikami. Zapominamy, że wtedy, kiedy cośkolwiek zrobimy, to wszyscy nas chwalą, a kiedy nam się noga powinie, bo jakiś dureń, czy jakaś, myślicie, że to jest inaczej. Zaczynam się mątać, więc powiem tak. Czy wyobrażacie sobie, że pani, jak ona tam chodzicie? Nie. Mówię, czy wy myślicie, że pani Kiszczakowa poszła i tak sama zaniosła te teczki? Absolutnie. Absolutnie, ona sama tego nie zrobiła i pomogli. Ale chciałam powiedzieć, że tak, ona pomyliła instytuta, ale chciałam wam jeszcze coś innego powiedzieć. Ja wam tylko mówię o tym, co ja odczuwam. Wyobraźcie sobie Lecha Wałęsę jako prezydenta, który bierze teczki, przynosi do siebie, wyrywa niektóre kartki, a teraz cudownie się znalazły. I okazuje się, że to były oryginały. No wiecie, co to jest niesamowicie? W telewizji pokazano mi 3 podpisy. Żaden nie był Lecha Wałęsy. Kiedy mnie pokazano, nawet był jeden z panów, który założył te podpisy na siebie, okazało się, że każdy jest inny. Więc proszę państwa, ja jako Henryka Krzywonos, uczestniczka strajków, sygnotariuszka porozumień sierpniowych, ogłaszam wszech i wobec, nie dajmy z siebie zrobić idiotów. Naprawdę nie dajmy. Wałęsa nigdy nie był Bolkiem. Jeśli kiedykolwiek coś podpisał, to proszę państwa, ile was tu jest, którzy siedzieli na dołku? Jak się wchodzi na dołek, trzeba depozyt podpisać. Wystarczy go później, proszę państwa, jeszcze raz powielić. Ile w Polsce było fałszerzy już w 50-tych latach, którzy podrabiali nawet Forsę. Nikt się nie kapował, że to nie jest oryginalne. Dopiero trzeba było fachowców. Dzisiaj tych fachowców nie mamy, bo to nie zostały te podpisy sprawdzone nawet. My po prostu potrzebujemy bata na Wałęsę, żeby kurdupel mógł zrobić swoje sprawy. Nie pozwólmy mu na to. Naprawdę nie pozwólmy. Chciałabym was serdecznie pozdrowić, powiedzieć, że w 80 roku tyle ludzi, ile było i ile jest dzisiaj, wtedy stało dzień w dzień, od rana do wieczora przy tej stoczni. Mało tego, wrócę do Lecha. Proszę państwa, to z tyłu, ten baner, który jest z tyłu, tam niosą Lecha na barana. Wtedy, kiedy go nieśli, postawili go przy bramie, a on powiedział: dzisiaj mnie niesiecie na rękach, jutro będziecie mnie opluwać. Czyż tak się nie dzieje? To były prorocze słowa.
Pamiętam, że ja te słowa wypowiedziałam do męża w 2010 roku i też się sprawdziły. Widać, że musimy naprawdę się zbierać. Tu Danusia Wałęsowa powiedziała bardzo ważną rzecz. My musimy się zbierać. My musimy im pokazać, że potrafimy stanąć obok siebie. Dzisiaj usłyszałam taką rzecz. Spytano, jak można zaatakować Polaków? Jak ich rozbić? Okazuje się, że jak mamy wroga, to się gromadzimy i idziemy ramię przy ramieniu, tak jak w 80 roku. Jak nie mamy wroga, to łatwo można nas podzielić. Wystarczy szczura pomiędzy nas wrzucić, a my się sami zagryziemy. Teraz ostatnie moje słowa, już nie będę więcej mącić, wiem, że jest zimno. Lechu, ja cię błagam, nie broń się. My wiemy, że jesteś niewinny. Pozdrawiamy serdecznie. Ściskam. Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! To tyle, co tu jesteśmy! Niech usłyszy na Polaki! Wszystkich nas! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Lech Wałęsa! Drodzy Państwo, ten pan, który tu stoi, to jest pan, który był za tą bramą w sierpniu 80 roku. Ten pan nigdy nie był w żadnej partii. Pan Stanisław Jakubiak chce wam coś powiedzieć od siebie, od serca, od stoczniowca, który wie, jak było. Moi drodzy, nazywam się Stanisław Jakubiak. Jestem byłym stoczniowcem Stoczni Gdańskiej. Pracowałem od 68 roku aż do rozwiązania stoczni. Brałem czynny udział we wszystkich strajkach. Byłem członkiem NSZZ Solidarność. Przechowywałem w moim domu ulotki i gazety i rozdawałem je. Nie raz, nie dwa wracałem do domu pobity, mokry i w podartym ubraniu ze strajku lub z manifestacji. Ale dziś wiem, że było warto. Wtedy walczyliśmy o wolność i demokrację. Na naszym celem, naszym przywódcą był ktoś, kto potrafi porwać za sobą ludzi, komu ludzie wierzyli i ufali. Inaczej nigdy nie zaryzykowaliśmy swojego zdrowia, pracy, a często i swojego życia. Tym kimś był właśnie Lech Wałęsa! 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 Wtedy walczyliśmy o wolność i demokrację, bo tego nie było. Nie można było głośno powiedzieć tego, co się myśli. Dziś wolność i demokrację mamy. Właśnie dzięki Lechowi Wałęsie. Tej wolności i demokracji, tak ciężko wtedy, przez tak wiele lat wywalczonej, musimy dzisiaj bronić. Bo dziś ktoś chce nam wszystko odebrać w kilka miesięcy. Dziś znów jesteśmy w tym samym miejscu, co kiedyś, ale w zupełnej innej Polsce. Nie w Polsce w ruinie, w Polsce bogatszej, ładniejszej, otwartej na Europę i świat. W Polsce, która jest w Unii Europejskiej i w NATO. Nie byłoby tego wszystkiego, gdyby nie iskra wolności, którą zapalono właśnie tutaj w Gdańsku, w tej stoczni. A zapalił ją właśnie prezydent Lech Wałęsa. Lech Wałęsa! 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 Dziś jedynie co chciałbym mu powiedzieć, pamiętając dobrze tamten czas i widząc to, co jest dzisiaj, to dziękuję za to wszystko, a gdańszczanom dziękuję za żywność i papierosy w tamtym czasie, bo było ciężko. A nasza walka z Leszkiem, bo byliśmy razem, była w ten sposób. Dziękuję bardzo.
tamtych czasach śpiewali na melodię Chachary żyją i między jedną zwrotką było: nie popuści ani kęsa, bo to Leszek jest Wałęsa. A ja z tej serii dostałem przed chwilką SMS-a od Skiby. Skiba napisał: Radek, podsyłam hasło, które możesz wykorzystać. Gdy Wałęsa robił strajki, Andrzej Duda sikał w majtki. Drodzy Państwo, jak to było? Gdy Wałęsa robił strajki, Andrzej Duda sikał w majtki. Brawo! Drodzy Państwo, a teraz zapraszam z największą przyjemnością na scenę moją koleżankę z Komitetu Obrony Demokracji, panią doktor Michalinę Rutkę, pracownika naukowego Uniwersytetu Gdańskiego, który przeczyta nam uchwałę Senatu tejże uczelni. Dzień dobry Państwu. Witamy. Jestem członkiem społeczności akademickiej i jestem dumna z tego, co przeczytam. Senat Uniwersytetu Gdańskiego potwierdza swoje pełne przekonanie o nieprzemijających zasługach pana Lecha Wałęsy dla rozwijania i krzewienia idei wolności i demokracji, odrodzenia wartości humanistycznych, godności i praw człowieka, społeczeństwa i narodu. Dokonania te były przesłanką decydującą do nadania Lechowi Wałęsie tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego w marcu 1990 roku. Wyrażamy uznanie dla roli, jaką Lech Wałęsa odegrał w odzyskiwaniu przez Polskę pełnej suwerenności i wolności. Dziękuję. Brawo! Dziękuję, Michał. Drodzy Państwo, z Uniwersytetu Gdańskiego. Teraz jeszcze pani Olga Kubińska. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Jest bardzo zimno, więc ja bardzo krótko. Chciałam jedno zdanie od siebie. Ja, kiedy zdawałam maturę, był 1982 rok, zdawałam maturę w Zakopanem. To takie małe miasto na południu Polski. Przyjechałam na studia do Gdańska, chociaż Kraków jest trochę bliżej, tylko ze względu na Solidarność, tylko ze względu na sierpień 80 i ze względu na Lecha Wałęsę. A w tej chwili, po tych wszystkich latach, czuję się bardzo gdańszczanką. I jedno zdanie też, czy jeden akapit o wydarzeniach, które tutaj miały miejsce we wrześniu minionego roku. Prezes IPN-u, doktor Kamiński, tak? Doktor Łukasz Kamiński wręczał kolejne krzyże wolności i solidarności kolejnym osobom, które były represjonowane w stanie wojennym. Wręczał je w sali BHP, historycznej sali. Mówił pięknie, z patosem o ojczyźnie, o służbie ojczyźnie. I ani słowem nie zająknął się na temat Lecha Wałęsy. Mówił to w sali, która jest historyczna i która jest oblepiona zdjęciami z Lechem Wałęsą. To nazwisko nie padło. Natomiast ja wtedy zrozumiałam, dlaczego Lech Wałęsa, podpisując porozumienia sierpniowe, używał tego horrendalnego długopisu. Sądzę, że dlatego, że żaden inteligent z Żoliborza, żaden, nie posłużyłby się takim długopisem, żeby podpisać porozumienia. Więc tego zdjęcia nie da się sfałszować. My sobie Lecha Wałęsy nie damy odebrać, bo my sobie nie damy odebrać dumy z naszych osiągnięć, dumy z naszego kraju. Nie mamy Nokii, nie mamy Sony Ericssona, ale mamy Lecha Wałęsę, tak jak Republika Południowej Afryki ma Mandelę, Indie mają Gandhiego, a Stany Zjednoczone mają Martina Luthera Kinga. A my jesteśmy w tym gronie nobliwym dzięki Lechowi Wałęsie. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, wolność to stan umysłu. Lech Wałęsa najpierw poczuł wolność w sobie, wolność od strachu, wolność marzenia o innej, wolnej i demokratycznej Polsce. Swoją wiarą i charyzmą zaraził miliony. Dzięki temu, dzięki ruchowi Solidarności w 1989 roku Polska stała się demokratycznym krajem, a jej przykład stanowił inspirację
do zmian w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Wtedy byliśmy przekonani, że Polska już zawsze będzie państwem demokratycznym i nikt nie zabierze nam tego skarbu. Dzisiaj odbieramy bolesną lekcję, że nic nie jest dane raz na zawsze. Że demokracja, wolność słowa, pluralizm, praworządność to wartości, które trzeba wzmacniać i pielęgnować każdego dnia. Węgry są tego najlepszym przykładem. Już od 6 lat kroczą prostą drogą ku autorytaryzmowi. Nieliczne protesty skierowane przeciwko reformom ustrojowym nie miały oparcia w skłóconej i rozproszonej opozycji. Jednak ostatnio węgierscy nauczyciele, uczniowie i rodzice rozpoczęli zdecydowane protesty przeciwko reformie edukacji, która ogranicza autonomię szkół, centralizuje programy nauczania, zwiększa w nich nacisk na elementy narodowe, skąd my to znamy, narzuca taką liczbę godzin nauki, że dzieci poświęcają więcej czasu w szkole niż ludzie w pracy. Ironiczna odpowiedź węgierskiego rządu stała się przełomem w strajkach. Były przedstawiciel Ministerstwa Edukacji powiedział, że nie może znieść widoku niechlujnych, nieogolnionych nauczycieli akademickich i studentów paradujących w koszulach w kratę, sprzeciwiających się rządowym reformom oświaty. Dlatego teraz protestujący uczniowie, nauczyciele, wykładowcy, politycy z opozycji ubierają koszulę w kratę. Jak widzimy, nie tylko nasi rządzący mają tendencję do dzielenia i obrażania ludzi i przyklejania obraźliwych etykietek tym, którzy się z nimi nie zgadzają. Dlatego my, gorszy sort, pozdrówmy niechlujów w koszulach w kratę! Brawo! Powiedzmy im, Polacy są z wami! Spróbujmy po węgiersku. Alengelek, wedelek, wanak. Lengelek, wedelek, wanak. Polacy są z wami! Węgrzy pamiętali o nas, gdy PiS przeprowadzał zamach na Trybunał Konstytucyjny i wówczas pod ambasadą Polski w Budapeszcie zorganizowali protest, który miał wesprzeć Komitet Obrony Demokracji. Teraz nasza kolej na wsparcie Węgrów. Proszę Państwa, każdy, kto ma ochotę dołączyć się do tej akcji wspierającej protestujących nauczycieli, studentów i uczniów, jest zaproszony pod scenę po naszej lewej stronie. Tam są przygotowane banery, gdzie można zrobić sobie zdjęcie. Można założyć kraciastą koszulę, można włożyć tylko głowę w przygotowany baner. Te zdjęcia zostaną opublikowane na stronach internetowych węgierskich. Także serdecznie zapraszamy. Już kończymy, proszę Państwa. Jest jeszcze z nami współautor tego pięknego pomnika, współpracownik Lecha Wałęsy, pan Gedymin Jabłoński. Zapraszam pana. Ja króciutko bardzo, ale nie mogłem wytrzymać, nie chciałem się przygotować do przemówienia, ale to, co się dzieje, po pierwsze, oczywiście tak jak nas wszystkich, zatrzęsło mną strasznie. Ja do Lecha, że tak powiem, przygnąłem na zasadzie też, że był człowiek, który przyciągał ogromną uczciwością i całkowitym oddaniem sprawie. Ale oprócz tego jestem plastykiem. Ja widziałem ja nie jestem grafologiem, ale ja widziałem tamte podpisy i wiem, że to nie są jego podpisy. Po pierwsze. Po drugie, nikt nie podpisuje pseudonimem i nazwiskiem u ubeków. A po trzecie, chciałem przemówić jeszcze językiem Kościoła, ale tego Kościoła Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego, ponieważ byłem wtedy w kontakcie z biskupem Lechem, też Lechem Kaczmarkiem, który powiedział mi, że Kościół zajmował się Lechem od 70 roku, a kardynał Wyszyński pośrednio. I Kościół zajmowałby się agentem SB i kreował go na przywódcę ruchu? A poza tym koronny zarzut dla Lecha Wałęsy stawiany, że on jest takim agentem, który rozmontowywał osiągnięcia Solidarności i dogadywał się z komunistami, to był właśnie ten, że odstąpiono od strajku generalnego. Ja byłem na spotkaniu z kardynałem Wyszyńskim, grupy przedstawicieli Solidarności, która potem rozmawiała z rządem. I zapisałem wtedy słowa kardynała, które zresztą są potem publikowane, który powiedział, gdyby w wyniku jakichkolwiek zaniedbań z mojej strony, albo też nieodpowiednich posunięć, zginął chociaż jeden Polak, chociaż jeden młody chłopiec, nie darowałbym sobie tego nigdy. Tak myślę ja, a sądzę, że i każdy z panów tak myśli.
I dlatego też myślę, że gdybyśmy przeciągnęli strunę, wysuwając nasze postulaty, moglibyśmy później bardzo ciężko żałować następstw, które się ciągnęliśmy na Polskę. Kardynał Wyszyński był najsilniejszym orędownikiem rozpoczęcia negocjacji. I czyżby on też popierał agenta? Proszę Państwa, ja mówię Lechu, ja jestem z Tobą, ale nie rozmawiaj z nimi w ogóle. Takim ludźmi się nie rozmawia. Takim ludziom się nie podaj ręki i się ignoruje. Niech żyje Lech Wałęsa! Mam upoważnienie, żeby to odczytać. Nazywam się Lech Wałęsa. W roku 1978 przystąpiłem do Komitetu Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Wierzyłem, że nasze działania doprowadzą nie tylko do powstania autentycznej reprezentacji robotniczej, lecz poprowadzą także ku wolnej Polsce. Takie też były marzenia moich przyjaciół z WZZ, Anny Walentynowicz, Andrzeja Gwiazdy, Aliny Pińkowskiej, Bogdana Borusewicza, Jerzego Borowczaka i wielu, wielu innych. W 1980 dane mi było stanąć na czele tej walki, zakończonej pokojowym zwycięstwem, odzyskaniem niepodległej i wolnej ojczyzny. W roku 1979, przemawiając na nielegalnym wówczas wiecu ku czczeniu pamięci robotników, ofiar grudnia 70 roku, poczułem naszą siłę. Siłę wzmocnioną pielgrzymką Ojca Świętego do Polski latem 79 roku. Przepowiedziałem wówczas budowę pomnika, który miał zostać zbudowany z kamieni przyniesionych przez ludzi wolności. Przemawiając, miałem przed oczami robotników grudnia, rozjeżdżanych przez czołgi, rozstrzeliwanych na ulicach, bitych na komendach milicyjnych. Pamiętałem ścieżki zdrowia, sianie nieufności między ludźmi. Pamiętałem też papiery podsuwane mi przez SB, które podpisałem, wierząc, że nowa władza wstrząśnięta grudniową tragedią zmieni swój stosunek do robotników. Nigdy nie zgodziłem się na współpracę. Nigdy nikogo nie skrzywdziłem. Lecz to doświadczenie nauczyło mnie, że tylko wspólne działanie daje szansę na sukces. Ale nie tylko. Daje też poczucie bezpieczeństwa. Przestajesz być sam. Rok później, w grudniu 80 roku, pomnik poległych w Stoczniowcu zbudowany został siłami naszego związku NSZZ Solidarność. W roku 1982 w stanie wojennym odizolowano mnie w Arłamowie. Byłem sam, oddzielony od ludzi przez funkcjonariuszy SB i PZPR. Wielokrotnie namawiano mnie, bym zdradził Solidarność i stanął na czele koncesjonowanych związków zawodowych. Nie uległem tej presji. Pomny doświadczeń roku 70, bogatszy o doświadczenia WZZ i Komitetu Obrony Robotników, potrafiłem kolejny raz przeciwstawić się władzy. Potem było współdziałanie z Solidarnościowym Podziemiem. Debata i wygrana w spotkaniu z wicepremierem Mieczysławem Rakowskim w Stoczni. Wygrana w debacie telewizyjnej z przewodniczącym rządowych związków zawodowych Alfredem Miodowiczem. Pokonaliśmy komunizm nie tylko w Polsce, lecz i w całym obozie sowieckim. Ci, którzy obalali mur berliński, byli naszymi uczniami. W najgorszych snach nie przewidywałem, że po latach walki o wolność, po latach represji, rewizji i aresztów, aparat demokratycznego państwa uderzy w nas, prześladowanych przeciwników systemu komunistycznego. Zwracam się do was, zwycięzców z roku 89. Zwracam się do was, tych, którzy urodzili się już w wolnej Polsce. Nie dajcie sobie wmówić, że to komunistyczne służby specjalne przyniosły nam wolność i niepodległość. Nie pozwólcie, by system, który nas zniewalał, zakorzenił się w waszych umysłach i sercach. Niepodległość i wolność zdobyliśmy i zagospodarowaliśmy my. My, Solidarność. My, polskie społeczeństwo. My, naród. Podpisany Lech Wałęsa. Brawo!
proponuję, zaśpiewajmy Lechowi Wałęsie 100 lat. 100 lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Lechowa! Serdecznie wam wszystkim dziękuję za obecność, za to, że przyszliście tutaj, na plac Solidarności, w te miejsce, gdzie wszystko się zaczęło, że przyszliście dla Lecha Wałęsy. Z wysięgników zrobiono nam zdjęcia. Każdy będzie mógł się odnaleźć w piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej. Zapraszam. A teraz na koniec naszej tradycji musi stać się zadość. Poproszę o odę do radości, hymn Unii Europejskiej. Może z nami potańczyć, Alina!